Środa, 20 kwietnia, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. W Bolesławcu pomoc dla uchodźców z Ukrainy niesiona jest na wiele sposobów. Przede wszystkim to pomoc materialna oraz instytucjonalna, ale nie zapomina się też o innych potrzebach sporej społeczności ukraińskiej w mieście. Do Miejskiej Biblioteki Publicznej dotarł właśnie transport ze zbaraża z książkami w języku ukraińskim, które będzie można niebawem wypożyczać. Setki osób, które przyjechały do Bolesławca z różnych stron ogarniętej wojną Ukrainy, korzysta już w mieście z pomocy, którą niesie rząd, samorząd, instytucje i organizacje oraz prywatni ludzie. W pierwszej kolejności ważna była ta pomoc materialna, ale przychodzi też czas na inne potrzeby i o tym również pomyślano. Pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Wiedzy zwróciła się z taką inicjatywą, aby zorganizować w bibliotece dział z książką ukraińską. W związku z tym, że mamy coraz więcej Ukraińców, przychodzą do biblioteki, uczą się języka polskiego, no to doszliśmy do wniosku, że też warto byłoby, żeby mogli sięgnąć też po literaturę w swoim ojczystym języku. Barbara Smoleńska wykorzystała więc do tego kontakty z partnerskim dla Bolesławca miastem Zbaraż na Ukrainie, a szczególnie ze Stowarzyszeniem Polaków prowadzonym przez Piotra Bajdeckiego. Zbarażanie, ale też mieszkańcy pobliskiej Sieniawy zebrali więc dla Ukraińców w Bolesławcu kilkanaście pudeł z książkami. Otrzymaliśmy wczoraj fantastyczny dar od mieszkańców Zbaraża i dzięki bliskiej współpracy z panią Barbarą Smoleńską i Towarzystwem Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich możemy dzisiaj ten dar wykorzystać bardzo mocno. To są książki w języku ukraińskim, bardzo różne, mnóstwo książek dla dzieci, ale również dla starszych, są również podręczniki. Książki dotarły do Bolesławca w drodze powrotnej do Polski autobusu, który kilka dni temu dostarczył dary z naszego miasta dla zbarażan. Inicjatywa Bolesławskiej Biblioteki była reakcją na takie zapotrzebowanie, które obserwują pracownicy Centrum Wiedzy. Od rozpoczęcia wojny pojawiło się w Bolesławcu sporo osób z Ukrainy i przychodzą do nas, przychodzą do biblioteki szukając miejsca, w którym mogą odpocząć, miejsca, w którym mogą poczytać albo po prostu wypożyczyć książki w swoim ojczystym języku. No, nasz zasób książek w języku ukraińskim był minimalny, znikomy. W kąciku kresowym mieliśmy kilka książek w języku ukraińskim. Niestety całość naszego księgozbioru, który dzięki towarzystwu również wzbogacamy, jest w języku polskim. Książki po ich skatalogowaniu zostaną udostępnione niebawem wszystkim chętnym. I można się spodziewać jeszcze kolejnych takich transportów ze zbaraża. Do Bolesławca dotarły też szczególne dwa wydawnictwa ukraińskie, których autorami są znani niektórym bolesawianom zbarażanie. Tu mamy
ostatnie wydanie, publikacja pana Rusłana Pidstawki, który pracuje w Miejskiej Radzie, zajmuje się opisywaniem historii powiatu Zbaraża i powiatu zbarazkiego. I tu ostatnia jego praca, turystyczny przewodnik, w którym są informacje o Zbarażu. To cenna pozycja i dla Polaków, których korzenie sięgają do okresowego Zbaraża, bo opisuje ona przedwojenne dzielnice miasta. Druga pozycja to dzieło Tetiany Fedorów. Zajmuje się historią zbarazkich Żydów i to też ostatnia jej publikacja, w której zinwentaryzowała i opisała cmentarz żydowski w Zbarażu. W przesłanych paczkach znalazło się jednak jeszcze coś. Między książkami, które otrzymaliśmy, przyjechał do nas jeszcze taki drobny prezent, upominek od dzieci. Drobny, ale wielki, bo z wielkim sercem zrobiony. Małe aniołki w kolorach flagi ukraińskiej i list od dzieci ze Zbaraża. Tak, w tym liście dzieci piszą: witamy ze Zbaraża, my jesteśmy sąsiadami, bardzo was kochamy, dziękujemy za pomoc i wsparcie. Niechaj te prezenty przyniosą wam szczęście, radość, dziękujemy bardzo. Taki króciutki list od dzieci dla naszych dzieci. Dla naszych polskich dzieci. Święta wielkanocne to dla policjantów czas intensywnej pracy. O jej efektach powiemy w wydarzeniach. W skrócie zapraszam. We wtorek w całym kraju było 1527 zakażeń koronawirusem. Na Dolnym Śląsku zanotowano ich 117, a w naszym powiecie 3. Wczoraj zmarło w Polsce 31 osób zakażonych. W naszym regionie były 3 takie przypadki, ale żaden nie dotyczył powiatu bolesławieckiego. Starostwo powiatowe w Bolesławcu ogłosiło nabór kandydatów do komisji konkursowej do opiniowania ofert w konkursie na zlecenie zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON. Kandydatury należy zgłaszać do starostwa przy ulicy Armii Krajowej do 26 kwietnia. Umowy o dzieło nie są tak często podpisywane, jak mogłoby się wydawać. Na Dolnym Śląsku takie umowy w 2021 roku zarejestrowało w ZUS 5304 płatników składek, co stanowi niespełna 7,5% wszystkich rejestrujących tego rodzaju umowy firm. W całym kraju umowy o dzieło podpisało w minionym roku 372 tysiące osób. Najwięcej dotyczyło sierpnia i września. Kruszyńscy policjanci zatrzymali 31-letnią mieszkankę Bolesławca, która ma do odbycia karę 1 roku pozbawienia wolności w związku z kradzieżami i złamaniami. Poszukiwana nie chciała otworzyć drzwi, więc policjanci weszli przez okno. Zatrzymanie nastąpiło w gminie Warta Bolesławiecka, a kobieta trafiła już do zakładu karnego. Świąteczny weekend był pracowity dla policjantów z powiatu bolesławieckiego. W sumie interweniowali 121 razy, przeprowadzili 88 kontroli pojazdów i sprawdzili ponad 450 osób na terenie powiatu bolesławieckiego. Były zatrzymania nietrzeźwych kierowców, sprawców kradzieży paliwa i osoby podejrzanej o zniszczenie mienia oraz poszukiwania zaginionej kobiety. Olimpiady specjalne lubią Bolesławiec. Odbyły się już tutaj w poprzednich latach regionalne olimpiady w kilku różnych dyscyplinach sportu. Dzisiaj przyszedł czas na koszykówkę. Zawody wyłonią reprezentantów regionu na olimpiadę ogólnopolską. Olimpiady specjalne to ruch sportowej aktywizacji osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Od wielu lat bolesławieckie środowisko olimpiad specjalnych czynnie uczestniczy w takich wydarzeniach, udanie też organizując sportową rywalizację w ramach całego regionu. Dzisiaj w sali sportowej pierwszego ogólniaka odbyła się olimpiada specjalna w koszykówce.
Olimpiady specjalne mają oprawę, która nawiązuje do światowych olimpiad sportowych. Poczet flagowy tworzyli zawodnicy z Bolesławca, reprezentujący Klub Olimpiad Specjalnych Olimpijczyk. Wszystkie drużyny z poszczególnych ośrodków olimpiad specjalnych w regionie przywitali przedstawiciele samorządu powiatowego i powiatowego zespołu szkół i placówek specjalnych. Po długim okresie oczekiwania, ponieważ pierwotny termin był w listopadzie z powodu pandemii, wreszcie jestem szczęśliwy, bo udaje nam się zorganizować 16. Dolnośląski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych. I także po trójboju siłowym, piłce nożnej, tenisie stołowym jest to już czwarta dyscyplina, w której organizujemy zawody dolnośląskie. Powierzenie Bolesławcowi organizacji kolejnej olimpiady specjalnej to efekt udanie zorganizowanych poprzednich olimpiad i pracy wielu działaczy sportowych z naszego miasta. Poza sportową aktywizacją uczestników olimpiady, która widać to na boiskach, sprawia im wielką frajdę, ten turniej miał też za zadanie wyłonienie drużyn na letnie igrzyska ogólnopolskie, które odbędą się w lipcu w Kielcach. Mam nadzieję, że część, być może cała drużyna z Bolesławca, jeśli wygra, na co liczę, weźmie udział w tych ogólnopolskich igrzyskach, które z kolei są kwalifikacją do światowych igrzysk olimpiad specjalnych, które odbędą się w 2023 w Berlinie. Bolesławiec reprezentowały na turnieju trzy drużyny. Pozostałe zespoły przyjechały z Wrocławia, Milicza, Trzebnicy i z Jeleniej Góry. Jedna z bolesławskich drużyn to w nieco zmienionym składzie drużyna, która w 2018 roku była złotym medalistą ogólnopolskiej olimpiady specjalnej. Na ponowny taki sukces liczy też obecnie Jacek Gąsieniec. Jacek, już występowałaś w wielu zawodach, w różnych dyscyplinach. Dzisiaj jest koszykówka. Podoba ci się koszykówka? Tak, zresztą mi się podoba, ale rzeczywiście bomba. Wygra się 2-0 z Kopogaśników, Sprinter Trzebnica, także gra i Buczy. Także wygra się to 2-0. Mam nadzieję, że to już ostatnie moje zawody. Może wygram, może nie, może przegram, zobaczymy. Zasady turnieju są takie, że najpierw pary drużyn uczestniczą w grach obserwowanych, a po nich komisja dzieli je na trzy dobrane sprawnościowo grupy. Bolesławski turniej olimpiad specjalnych udał się dzięki bardzo wielu współpracownikom i ludziom dobrej woli, których trud złożył się na ostateczny efekt. Sportową organizację olimpiady zapewniła Szkoła Mistrzów Asy Rakiet. Pomaga nam Urząd Miasta Bolesławiec, Starostwo Bolesławiec. Jesteśmy w szkole, pierwszym liceum ogólnokształcącym. Także tutaj dziękujemy oczywiście za udostępnienie sali, za wsparcie, a także prywatne firmy. I tutaj nagrody ufundowali firma Szpila oraz Ośrodek Sportu i Wypoczynku Reventon w Sławie. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Cieszę się, że mogę tutaj oficjalnie o nich wspomnieć, ponieważ bez nich ciężej byłoby nam tutaj nagrodzić zawodników i podziękować im za przybycie i za wzięcie udziału w tych rozgrywkach. Turniej przebiegł w sportowej atmosferze i dał wiele radości wszystkim zawodnikom. O jego wynikach poinformujemy Państwa w czwartkowych wydarzeniach. Po wydarzeniach jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na czwartek. Ja spotkam się z Państwem jak zwykle jutro. Do zobaczenia. Najbliższej nocy w Bolesławcu będzie 5 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 10 stopni. Wilgotność powietrza 98% w nocy i 80% w dzień. Zachmurzenie będzie bardzo duże. Po południu może pojawić się krótkotrwały deszcz. Ciśnienie atmosferyczne 1012 hektopaskali. Wiatr do 15 km na godzinę wiał będzie z kierunków wschodnich. Do
Dolnośląskim Zespole Szkół Kobiet w Rzechowicach na kierunku hotelarskim przygotowujemy się do pracy jako kelnerzy, recepcjoniści oraz pracownicy działu służby pięter. Mamy możliwość uczestniczenia w kursach barmańskich, baristycznych oraz sommelierskich, które kończymy zdobytym certyfikatem. W naszej szkole stawiamy na praktykę, zarówno tą realizowaną podczas zajęć w szkole, jak i u zewnętrznych pracodawców w 4- i 5-gwiazdkowych hotelach w Polsce i za granicą. Hotelarz to kompetencje. Nienaganny wizerunek i profesjonalizm. Komunikatywność i kultura. Hotelarze to jesteśmy my, a to właśnie Ciebie zapraszamy do naszego świata. A my, nauczyciele, pomożemy Ci rozwinąć skrzydła i otworzyć umysł na nowe możliwości. Społeczność szkolna Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach czeka na Was. Zapraszamy.